No, sytuacja jest taka, że zaczęliśmy i ten tor całkowicie inaczej wyglądał. Jak na początku, w pierwszym biegu mogłem swobodnie gdzieś tam jechać. Natomiast później z każdym biegiem było coraz trudniej. Ja miałem taki mały trochę problem, bo miałem osłonkę sprzęgła za nisko i po prostu w drugi łuk nie mogłem się często złożyć i nabrałem trochę hamulców. Natomiast na ostatni bieg założyliśmy dobrą osłonkę, taką, która była bardzo pasowna i nie odstawała, nie odbijała mi motocykl w drugą stronę i mogłem śmielej pokonywać ten łuk. Także taka lekcja moja na dzisiaj. Fajne zawody, wszyscy mam nadzieję cali i zdrowi, bo tam wiem, że się Czugunow raz przewrócił. Mam nadzieję, że wszystko z jego zdrowiem ok. No rzeczywiście Marek Cieślak będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Każdy z nas jest chętny, bardzo by chciał, ja również. Tak, oczywiście. Najważniejsze jest to, żeby w tym wszystkim nie załapać jakiejś niepotrzebnej kontuzji, żeby po prostu można było cało i zdrowo kontynuować ten sezon, bo wtedy no, tak naprawdę może się zrobić problem. W tym momencie jest wszystko naprawdę fajnie, tak czy siak cały czas pracujemy, bo powiem szczerze, że mam jeszcze wiele rzeczy do odrobienia, sam ze sobą nawet, żeby ten speedway w moim wykonaniu trochę lepiej wyglądał. No, także wszystko przed nami.